A, patrzcie, co podprowadziłem gorylowi. Motorola DeFi Plus nawet się nie popsuł. Musi być twardy. A dlaczego plus? Bo to podobno poprawiona wersja. Dali w niej lepszy procek i teraz, zdaniem testu Quadrant, chodzi o prawie połowę szybciej. Ale testy testami, a wiecie jak w życiu. Ja test na prawko zdawałem 8 razy, a jeżdżę jak mistrz rajdu Dakar. O, sami patrzcie. Ale okej. Okay. Większość gierek chodzi płynnie, śmiganie po menu również bez zawieszeń. Choć kilka razy zdarzył mi się restart. Nieładnie, Motorola. Ekran za duży nie jest, ale wypada nieźle pod względem jasności, wyświetla ładne kolory i da się go spokojnie obsługiwać słoneczny dzień. A jak się na takim ekranie wyświetlają stronki www? Całkiem elegancko. Każdy poza niedowidzącym emerytem rozczyta nawet takie małe literki, ostrość bez zarzutu. Belka z adresem się chowa, bo po co ma miejsce zajmować? I tak go za dużo nie jest. To nie jest Note. Tutaj są opcje, wszystko proste i jasne. Aparat ma 5 megapikseli, tylko że czasem tego nie widać. Zdjęcia często co najwyżej na znaczek pocztowy się nadają, zobaczcie sami. A w ciemności jeszcze gorzej. Niby flash jest, a fotki wychodzą marnie, szumy, brak detali, kolory jak po 100 praniach w zwykłym proszku. Traga! A tak chciałem kawałek sztuki uwiecznić. Wideo w jakości VGA. Hello! A 720p dać nie łaska? Dorabiać, nagrywając śluby, to z DeFi Plus nie da rady. Za to player audio fajnie brzmi i to przez głośniczek. O ten. Czysto i głośno. A o to chodzi, nie? Wszystkie dodatki muzyczne, jak radio czy dostęp do plików, upakowano razem i dobrze. Nie trzeba ich szukać wśród miliona aplikacji. O sortowaniu i opcjach nie będę się produkował, bo Motorola Ameryki nie odkryła, a do tego brak equalizera. Za to spoko gadżetem jest wyświetlanie tekstów piosenek. W sam raz na karaoke. Co prawda nie zawsze tekst idzie równo z wokalem, ale hej, kto na karaoke śpiewa w tempo, to raz. A dwa, jest fajna opcja wyświetlania tekstów w różnych językach. Można się poduczyć. Odtwarzacz wideo dał plamę. DivXów nie obsłuży. Ale łaski bez. Ściągamy taki MX Video Player za free z marketu i oglądamy co chcemy. Akumulator jest po byku. Ale jeśli DeFi Plus weźmie się w obroty, dłużej niż dobę, no półtorej nie potrzyma. Z takich oldschoolowych cech pochwalę za to jakość rozmów. Mając przy uchu Motorola, szło nawet zrozumieć mojego fotonącego kumpla. Kończę, bo goryl już zaczyna szukać zabawki. W tej modce może nie wszystko jest super, ale to telefon, który nie strzeli focha i nie rozsypie się na imprezie czy na wakacjach, działa szybko i ładnie gra. I jest taki jak trzeba wielkością. Dookoła ekranu nie ma hektarów niepotrzebnej powierzchni, a zarazem jest na tyle gruby, że trzyma się go pewnie. Nawet jak na goryla łapy. No już, już oddaję!